Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 19 września. Jak już wspomniałem we wcześniejszym filmie, zaczynamy miniserię z Wielkopolski. Póki co z Poznania, pojawią się też inne miasta po naszej po drodze. Natomiast debiutantem tej miniserii będzie, myślę, na dobry początek, owsiany stout z browaru Gzup w Środzie Wielkopolskiej. Jak już wspominałem, jest to stout owsiany o tyle niezwykły, że ma on z 14 plato 5,8 alkoholu. Jest niefiltrowany, niepasteryzowany i refermentowany. Ważny jest do 8 grudnia tego roku. No i co my tu mamy? Browar Gzup to mały, rodzinny browar rzemieślniczy, gdzie zamiast pisać, wolimy ważyć. Składniki: woda, słód pszeniczny, płatki owsiane, chmiel, sól himalajska, drożdże. No to jest o tyle ciekawe, że tutaj nie mamy w zasypie słodu jęczmiennego, tylko samą pszenicę. Jest to stout owsiany, więc płatki owsiane, które nadają tej gładkości całości. Chmiel nie wiem jaki, zaraz zobaczymy. Sól himalajska. No co to soli himalajskiej? Jest mnóstwo zwolenników, mnóstwo przeciwników tej soli. Jakoby podobno była prozdrowotna, a tak naprawdę to jest normalna sól, jak każda inna, szkodzi. Oczywiście ma trochę lepszy skład chemiczny niż normalna sól stołowa. No i droższe. Browar Gzup, Katarzyna Staszewska, Annopole 9a, Środa Wielkopolska. Gzup, a więc mamy tutaj tego gzupka, czyli no nie wiem jak wygląda w sumie, jak no sami oceniacie co to może być. O, tutaj jakieś buty, o, jakiś taki zadowolony z taką rąsią takim. Szkło jakiego użyję, to już wspomniane przeze mnie szkło z browaru Profesja. Otwórzmy zatem i się przekonajmy. Aha, kapsel czarny, czarny, już z rozpędu mówię czarny. Niebieski golas, więc możemy go zgiąć. O! Kipi. O! Cholera. Szczęście do szkła się wylewa, niż miałby kipieć na podłogę. Troszeczkę się wylało, ale to nic. O, proszę bardzo, drobniuteńka kremowa piana, taka jak na azocie, na Guinnessie, tak bym powiedział, jak szlagzana taka na takim deserku czekoladowym. Piwa jest, jak widać, dosyć niewiele, ale to tylko pozory, ponieważ to jest półlitrowe szkło. Barwa ciemnobrązowe, takie jak ciemna czekolada, klarowne, ale mało przejrzyste mimo wszystko. No, w zapachu pachnie jak porządny ris, a nie jak stout. Czekolada. Kakao. Trochę taki stary chleb. Taki stary, wysuszony chleb. Przypieczona skórka od chleba, czyli melanoidyny. Nieco taki
Lekka śliwka suszona, nie wędzona, tylko suszona na słońcu. Bardzo fajny zapach. Mówię, jak po prostu jak dobrze odstany ris albo dobry porter. No nieco się utleniło już. Właśnie ta czekolada, właśnie te kakao, kawa, taki stary, stara kajzerka, stary chleb leżący w chlebaku. Piana jak widać bardzo ładna. Wasze zdrowie. Super. Poczekajcie jeszcze na łyczek. Świetna sprawa. Mimo że ma tylko 5,8% alkoholu, to jest wspaniały. Pięknie po prostu wykleja gardło przez język, kubki smakowe, gardło po prostu on przechodzi bardzo powoli spływa, jak karmel w takim tempie, jak krówka ciągutka, tak spływa po prostu. Jest bardzo, bardzo wytrawny, przy czym to jest wytrawność. To nie jest wytrawność, tak jak w przypadku porteru, do kwasu, do takiej kwaśności, tak jak mocno odstany porter jest taki, jak mocna kawa jest taki kwaśny, kwaskowy. Ten jest ekstra wytrawny, ale w kierunku paloności. Poza tym, oprócz tej paloności jest naprawdę rewelacyjnym pomysłem użycie soli, bo takie jak pomysłem, na przykład jak hitem jest obecnie słony karmel, czyli pomysł, aby dodając odrobinę soli do czegoś bardzo słodkiego, nie tylko lekko oszukać zmysły i podbić ten smak na jeszcze słodszy, jeszcze bardziej ekstraktywny. W dodatku nowe nuty się pojawiają. Tutaj w tym przypadku ta słoność w żaden sposób nie jest wyczuwalna. Ona tylko podbija ten posmak. Przypomina mi się, kiedyś była taka czekolada, bodajże Lindt Excellent, z morską solą, z kryształkami soli. Bardzo właśnie podobnie to smakowało. Była ekstraktywna, bardzo gorzka, bardzo palona, bardzo lekko cierpka. Natomiast ta sól dodawała tej paloności bardzo fajny taki, wręcz bym powiedział, ta sól dodawała lekko słodkiego posmaku temu wszystkiemu. Przez może ten dodanie tej soli tutaj. On oczywiście to jest pozorne, ale wydaje się troszeczkę słodszy. Pięknie. Piana się trzyma. Naprawdę, gdyby mi ktoś to dał do spróbowania i powiedział, że i nie powiedział, że to jest stout, to bym powiedział, że to jest Riz. Bo może alkoholowo, chociaż nie, alkoholowo też może być to Riz, ponieważ no może nie jest tak waniliowy jak Riz, ale jest bardzo, bardzo właśnie taki oleisty, bardzo wyklejający, mimo że ma o połowę mniej alkoholu niż w przypadku klasycznego Risa. Ale jakby ktoś nie powiedział, że to
nie jest stout, byłbym w stanie zaryzykować, że to jednak Riz. Bo Riz tak dobrze przykrytym alkoholem, jak tu bez problemu można znaleźć. Tak więc jeżeli traficie, daj Boże traficie to piwo, będąc może nie tylko w Wielkopolsce, ale również jakieś sklepy specjalistyczne tego gzuba, owsianego stouta, naprawdę, naprawdę polecam, tym bardziej właśnie nawet skład. Słód pszeniczny, tylko i wyłącznie pszeniczny, bez jęczmienia, więc byłby to równie dobrze taki Weizen Stout, o ile dobrze to mówię, no ale coś właśnie w kierunku takiego Weizena, taki banan trochę, taki goździk, kolendra, no nie, właśnie tu jest standard. Tak samo płatki owsiane nadają tej, właśnie temu tej wyklejającej takiej lepkości, gęstości, takiej bardzo fajnej takiej gładkości. No i ta sól himalajska, która podnosi tą, pozornie podnosi słodycz tego piwa. Naprawdę rewelacyjne ono jest. Jeśli chodzi o stout, bardzo polecam. Mała buteleczka, ile daje radości. Więc jeżeli tego gzuba gdzieś traficie, nie tylko w Wielkopolsce, kupcie, skosztujcie i zobaczcie, jak potrafi być dobry stout. Z mojej strony to tyle. No, do usłyszenia i czekajcie na kolejne piwo. Cześć.